Panie prezydencie, trzeba było, żeby Jarosław Kaczyński doszedł do władzy, żeby pan przyjechał do Kędzierzyna Koźla, bo to pierwszy pana raz w naszym mieście. Czemu czekaliśmy aż tyle lat? To drugi raz, po drugie, no wie pan, ja się właściwie wyłączyłem. Wydawało mi się, że już sprawy się dobrze kręcą, no ale jak widzę, że nie kręcą się, no to muszę próbować włączyć się, aby lepiej było. No właśnie, panie prezydencie, czy to, że pan musi jeździć po Polsce, przepraszam, że wypomnę, ten 74-latek, który już mówił o tym, że idzie łowić ryby, czy to, że pan musi być tym liderem opozycji, nie jest takim wotum nieufności dla liderów opozycji, że oni nie potrafią w swojego grona znaleźć ludzi, którzy pociągnęliby tłumy, na których spotkanie przyszłoby na przykład 150 osób? No nie, panie, to najmniejsze moje spotkanie. Zgoda jest, że minimum 300. Osób. Natomiast no tu zrobiliśmy wyjątek ze względu na salę, która była. A teraz jeśli chodzi o... Dlaczego, czy to nie jest wotum nieufności dla liderów opozycji, że pan musi ich zastępować de facto? Wie pan, ja nie zastępuję. Ja natomiast w pierwszym objeździe kraju pytam się, czy podobnie widzimy. Czy to nam się podoba, czy to nie jest niszczenie. I w zależności od tego, co mi odpowiadają, spróbuję podpowiedzieć, co ja bym zrobił, żeby było lepiej. Ale na razie no, muszę skonsultować to. I niedługo będę jeszcze raz u was i wtedy będziemy już układać rozwiązania, różne rozwiązania na obecną sytuację. Czyli jak odsunąć PiS od władzy i przejąć stery? Koniecznie. Jak nawrócić PiS na właściwą drogę, bo to przecież koledzy moi i nasi. A więc jak ich wymusić nawrócenie, żeby zrozumieli, że to nam się nie podoba. I jeśli nie będzie takiej poprawy, no to wtedy będzie walka o referendum i referendum odsunie od władzy. A pan, panie prezydencie, wierzy, że w normalnym trybie, bez właśnie takich ekstra rozwiązań, PiS może przegrać następne wybory? Czy jednak zakłada pan, tak jak inni komentatorzy, że to są minimum dwie kadencje? Nie, dlatego że jednak nie wystarczy na to, co oni obiecują. Nie ma mowy, żeby wystarczyło środków. I zacznie się, to już teraz zaraz widać, jakie podwyżki idą z różnych miejsc. Ludzie zobaczą, że dostali 500, a stracili 1000. I to będzie wtedy czas... Nawet niecała. To na koniec, panie prezydencie, tak trochę luźniej. No właśnie, internet szaleje i jest pan bohaterem tak zwanych memów. Pan się z tego śmieje, bawi, czy może irytuje to pana? Nie. Jak nie może być lepiej, niech będzie śmieszniej, panie. To po pierwsze. Po drugie, mnie już nic nie zaskoczy. Zostałem agentem, zostałem zdrajcą, a teraz jestem do śmiechu. Proszę uprzejmie. Ja się na każdą rolę godzę, aby służyć dobrze Polsce. To dziękujemy i czekamy na następną wizytę. Dzięki bardzo. Dziękuję.